W niedzielę rano na ulicę Słupska wyszło z puszkami i serduszkami 250 wolontariuszy. Można było ich spotkać we wszystkich częściach miasta, również tam, gdzie odbywały się finałowe wydarzenia. Na Placu Zwycięstwa, gdzie kwestowała m.in. wiceprezydent Słupska Marta Makuch z synem, na chętnych czekały konie mechaniczne. Tych prawdziwych zabrakło z powodu złych warunków atmosferycznych. Każdy chętny mógł natomiast sterować małymi pojazdami wyścigowymi, odbyć przejażdżkę autem z lat 80. ubiegłego wieku, a także usiąść za kierownicą najnowszego autobusu słupskiego PKS-u. Wichura uniemożliwiła koncerty, licytacje oraz kiermasz na ulicy Nowobramskiej. Te wydarzenia przeniesione zostały do hali Gryfia. Dużo muzyki i wspólnej zabawy było również w Centrum Handlowym Jantar. Ponad 191 tysięcy złotych to jednak nie wszystkie pieniądze, jakie zebrał słupski sztab WOŚP. Jeszcze przez 2 tygodnie trwać będą licytacje gadżetów i fantów na Allegro. Tych słupski sztab przygotował niemal setkę. Orkiestra grała także w gminie Słupsk, w szkole, w Siemianicach wystąpili lokalni soliści i zespoły, a gwiazdą wieczoru był Janusz Prusinowski, kompania. Zespół zagrał i zaśpiewał skoczne utwory ludowe, m.in. mazurki i oberki. Swoim termometrem, a gorąc się jej mierzy. Na finał niespodziankę przygotowali strażacy z gminnych OSP, którzy przygotowali głośny pokaz. W gminie zebrano już 55 tysięcy złotych, a licytacje ponad 150 fantów na Allegro potrwają jeszcze do połowy lutego.